Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam bardzo serdecznie ze słonecznej Malty. Na case dropie się znajdujemy 2000 zł. Zacznijmy sobie tę skrzyneczkę na 251, tak możemy otworzyć sobie jak najbardziej. Oczywiście przypominam o kalendarzu, jak chcesz wziąć udział, no to daj znać w komentarzu. Oczywiście numerek, jaki chcesz z kalendarza, oczywiście dołącz na Discorda, tak? Bo jest to bardzo ważne. Oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. No i oczywiście użyj kodu Kroxy na CaseDropie. Jak jesteś osobą pełnoletnią, logujesz się z niego z opisu, bądź klikasz tutaj na samej górze, użyj kod promocyjny i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Kroxy przez Wajks. Daje ci on darmową skrzynkę na start. No i oczywiście bonus do wpłaty. Jak chcesz sobie doładować, możesz sobie kliknąć tutaj doładuj i masz oczywiście wszelakie metody płatności. Możesz za każdym razem kodu sobie użyć, żeby oczywiście odebrać procent więcej, tak? No bo kurczę, no chyba lepiej mieć, a nie mieć, tak? Jeszcze jedno otwarcie tej skrzyni. Zobaczmy jak teraz. No ten Jaguar nam w poprzednim otwarciu bardzo ładnie oddał. No tutaj nawet lepiej jest, kurczę. No stat track tutaj, więc jak najbardziej to biorę, tak? Tutaj co dwa otwarcia i dwa na plus. No ale my tutaj na jakieś nożyki jednak polujemy. No znowu Behind Astis. No tutaj już wątpię, żeby jakiś stat track był, który nas uratuje, ale jednak! No dobra. Generalnie z tej skrzynki na bardzo fajny plus wyszliśmy, więc no, podoba mi się to, tak? Możesz sobie jeszcze otworzyć darmowe skrzynki tutaj z social media, jest też spoko opcja. Bardzo dużo jest kategorii tutaj, różnych, przeróżnych, ze skrzynkami. Dzisiaj sobie odpuścimy procentówki tutaj z nożami i zjedziemy na Chill Out Zone, czyli kategoria, która mnie dzisiaj chyba będzie interesować, żeby się tak, wiesz, wychillować w weekendzik. 15% knife, no... Nie, powiedziałem, że odpuszczamy dzisiaj procentówki na kosę, to odpuszczamy. Trzeba być stanowczym, pamiętaj, trzeba być stanowczym i trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Bo dzisiaj się nie czuję do otwierania procentóweczek. Player 2, do tego 5-7. No dobra, 66 zł, mogło być lepiej, więc wychodzimy z stóweczkę na minus. Zobaczmy otwarcie kolejne, co nam tutaj... Oj, 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 ten autotronik! No trochę boli, nie powiem, że nie. Ale jak boli, to przestanie. Znaczy co? Znaczy, no w sumie chyba tak. Taka tutaj głębsza myśl życiowa. Tam widzę, że niżej był... niżej był ładny tutaj nozyk, Bony Knife Fate. No ale wychodzimy na minus znowu. Zobaczmy, ostatnie otwarcie, ostatnia szansa dla case dropa tutaj, dla tej skrzyni tęczy na popisanie się. No niestety, no tutaj ewidentnie coś nie wyszło. Oczywiście daily bonus też jest na case dropie, to też sobie możesz codziennie otworzyć tę skrzyneczkę za free. Więc spoko, też opcja. Fajnie odebrać czasem coś za darmo. No zjedźmy tutaj, no skrzynka Captain Chicken. No sporo kosztuje. Jest to skrzynia premium, warto zaznaczyć. Więc zobaczmy, czy drop też będzie jakiś premium. No jakby ten Ursus spadł, no to spoko, no ale tutaj no po prostu nie. Zobaczmy, 4 na raz, to jest 1000 zł. Czy będzie się to opłacać? Zobacz, jeden nóż i ja jestem w domu. No jest to otwarcie chyba nawet no, na delikatny plus, tak 6 dyszek, 5 dyszek. No ale to nie jest to, to dalej nie jest to. Po co ja tutaj przyszedłem? No tu już nie ma opcji, żeby tutaj coś nadrobiło. No jednak coś odrobiło, ale to jest minus i tak. Nie stać nas na 4, stać nas na 3, to po prostu otwórzmy pojedyncze, no bo dlaczego by nie? Zobaczmy. No jakby good knife został, to by było jeszcze w granicach tolerancji. W granicach tolerancji by było. No ale no niestety, no coś tu. Coś nie idzie, coś nie idzie. No ten Jaguar, jakby do doma, na domada doleciał, to już w ogóle by było pięknie. No, no co, no sprzedajemy 800 zł. Kurczę, strasznie ciężko mi jeszcze wyczuć tego case dropa, no ale mam nadzieję, że zaraz tutaj będę wiedział dokładnie co otwierać, żeby fajnie zarobić i fajne skiny dostać. Zobaczmy, 315 zł. No chciałbym na pewno jakąś kosę trafić z tych tańszych, znaczy no, tańszych, tak.
tańsze. No one i tak są miarę drogie. To jest w ogóle... Aha, to jest Blue Steel. Ja myślałem, że Blue Gem. Case Hardened. Tak właśnie się zastanawiałem, o co chodzi. No ale dobra, po prostu nie umiem czytać, tak? Ale ładnie teraz ten Blue Steel w ogóle wygląda. No nie powiem, że nie. Czy my mamy na jeszcze jedną? No mamy, dosłownie na jeszcze jedną skrzynkę. Więc liczymy na farta, liczymy na cud. A dostajemy... Perbestię. Ale za 600 zł. Okej. No chyba, że tak. Mamy jeszcze sporo tej golda, więc sobie otworzę tą skrzynię. 5 na raz mogę otworzyć za 50 tysięcy. No ostatnio nie udało nam się trafić żadnego noża ani nic, więc zobaczmy jak będzie dzisiaj. To jest hiperbestia. No zawsze coś dodatkowo, tak? 215 zł, piechotą nie chodzi. No może uda się akurat, nie wiem, skrzynia water widzę tutaj jest. No może z tej się uda coś trafić? Fajnie by było. Jakiegoś tutaj noża w końcu dostać. No nie ma aż tak mało procent na te noże. No, no to niezłe noże. Muertos 5-7. No takie trochę tutaj to otwarcie. Na pistoletówkę trochę, bym powiedział. Na 5 mamy? Na 5 mamy, więc lecimy. I zobaczmy. No, taki toplerek, nawet ta nawajka. No my się coś nie dogadamy. 40 zł. 40 zł. No dobra, mamy stówkę. Co mogę zrobić za stówkę? Coś mogę na pewno otworzyć za stówkę. Tylko trzeba teraz znaleźć... Czy mam 104? Nie gadaj, że brakło mi... No nie. Dobra, tak być nie może. Idziemy na golda. Mamy na 2. Otwieramy. Jakby teraz w ogóle kosa poleciała, to było XD. Totalne XD. No ale tutaj nie da się podpuścić ta skrzynka. No ale... Stówka jest, stówka jest, sprzedajemy. I teraz mogę zjechać na tą skrzynię, która kosztowała... Ile? Nie pamiętam ile, ona gdzieś tu chyba była. Delikatnie niżej... Zgubiłem ją, stary, no przyznaję się bez bicia. Zgubiłem tą skrzynkę. Nie podoba mi się to. Ale otwórzmy Tigera. No tutaj co mamy? No skiny takie właśnie żółtawe. Zobacz, no zobacz, no to jest no z 5% co najmniej na te noże. No off, bo i obok. Dostajemy 40 zł. No nie wiem, jak macie jakieś taktyki na jakieś dropa, dajcie je koniecznie znać, bo mi naprawdę już się powoli... Kurczę, no nie mam pomysłów, tak? Nie mam pomysłów, co tu jeszcze mogę zrobić. Może jakieś złe skrzynki otwieram? Z kontraktów w sumie nie korzystałem, a kontrakty też tu są. Nie, może to jest... Może to przez to? Może ja po prostu jestem bambikiem? A chodźmy na generatora. Wrzućmy walutę, której mamy 11544. Generujemy. Bardzo ładnie to wygląda w ogóle. Bardzo ładnie. No i 25 zł jeszcze dodatkowo. No dobra, no tutaj grosz do grosza i mamy 144 zł tak naprawdę z niczego. Więc... No, trzeba spróbować. Trzeba spróbować to, co wiesz. To, co albo mnie uratuje, albo dobije doszczętnie. No, chyba druga opcja tutaj jednak się bardziej narzuciła. No mam na jeszcze jedno otwarcie. No jeżeli z jednego otwarcia uda mi się nóż wyczarować na 5%, no mów mi magik, stary. No było blisko. No ale niestety Famas Mechanic Industries. Dziękuję za oglądanie. Dzisiaj nie pykło. No ale czasem trzeba też przegrać, tak? A że ja jestem z moimi widzami tutaj, wiesz, uczciwy, tak? Uczciwy jestem w stosunku do was. No to nie wrzucam wam odcinków, tylko jak wygrywam jakieś nie wiadomo jakie skiny. No ale przegrać czasami też trzeba, tak? No i wy to widzicie, jak przegrywam, tak? Dzięki za oglądanie, kodzik Croxy oczywiście. Użyj sobie, jak jesteś pełnoletni. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Siema!